I ponownie jesteśmy w Oberstdorfie. 17 indywidualny konkurs skoków narciarskich zaliczany do punktacji Pucharu Świata w sezonie 2018-19, ale pierwszy na skoczni do lotów. No i witamy się po tej przerwie w znakomitych nastrojach, bo na półmetku rywalizacji prowadzą Polacy. Kamil Stok jest pierwszy, 233 metry z 20 platformy startowej. Tuż za nim Piotr Żyła, 236 metrów, ale w lepszych warunkach i z wyższego rozbiegu z 22 platformy. No a Stefan Kraft na miejscu trzecim skoczył już znacznie krócej, 220,5 metra. Skoczek z Austrii traci do Kamila Stocha 15 punktów, a zatem jeżeli nie zdarzy się tutaj nic nieprzewidywalnego, no wiadomo, skoki to jest sport, mogą dziać się różne rzeczy, to Kamil Stoch ma ogromną szansę, aby odnieść 32. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w swojej karierze. No ale niedaleko, na miejscu piątym Dawid Kubacki, 221,5 metra, do podium, do Stefana Krafta traci tylko 1,8 punktów, a na miejscu ósmym Jakub Wolny. Też ta jego strata do czołówki nie jest wielka, no dla Jakuba Wolnego 223 metry, rekord życiowy, jeśli chodzi o długość skoku, no to znakomity występ. No i życzymy mu, aby utrzymał to miejsce w czołowej dziesiątce w zawodach Pucharu Świata. Dzisiaj przypomnijmy w kwalifikacjach, no to z niedobrych wiadomości odpadli Stefan Hula i Paweł Wąsek. Będą mieli okazję do rehabilitacji w kolejnych dniach, bo kolejne zawody Pucharu Świata, także konkursy indywidualne tu na tej samej skoczni już jutro i w niedzielę. Wszystkie konkursy rozpoczynają się o godzinie 16. Jakub Wolny jak na razie w swojej karierze najwyżej na miejscu drugim w Kusamo, w drugim tegorocznym indywidualnym konkursie, a zatem jest okazja także i na poprawienie drugiego osiągnięcia poza tym rekordem życiowym, jakim byłoby miejsce w czołowej dziesiątce w zawodach Pucharu Świata. Ryoyu Kobayashi, lider pucharowej rywalizacji, dzisiaj tylko 205,5 metra i dopiero 12 pozycja, 35,8 punktu za Kamilem Stochem. Robert Johansson z Norwegii, jeden z faworytów, 197 metrów i dopiero 25 miejsce. Ostatnim, który awansował do serii finałowej, jest Noriaki Kasai, weteran narciarskich skoków, którego już oglądamy na belce startowej, belce o numerze 24, a zatem podwyższono jeszcze rozbieg. Możemy więc w tej serii finałowej oczekiwać na dalekie loty i ogromne emocje. Zaczynamy serię finałową. Widzimy już od razu prędkość na progu, prawie 104 km na godzinę, ale jakoś nie przełożyło się to w przypadku Kasajego na odległość. 194,5 metra w pierwszej próbie, 47-letniego Japończyka. Teraz znacznie krócej, tylko 181 metrów. No ale awans do 30 w konkursie, gdzie do kwalifikacji przystąpiło blisko dwa razy tyle zawodników, na pewno jest dla niego sukcesem. Choć, tak jak mówiłem, podczas jego pierwszego skoku nie znalazł uznania w oczach Hideharu Miyahiry. No, kiedyś skakali razem, znają się doskonale, odbyli męską rozmowę i uznali, że w tej piątce, która pojedzie do Zefeld i do Innsbrucku, gdzie będzie konkurs na dużej skoczni, Noriakiego Kasai zabraknie. Kilian Pajer ze Szwajcarii w pierwszym skoku ustanowił rekord życiowy, 198 metrów. Już jest więc w jakimś tam stopniu zadowolony, walczy o to, aby poprawić swoją 29. pozycję. No, wydaje się, że wylądował poza zieloną linią, że Noriakiego Kasai wyprzedzi. Ale to nie będzie jakaś imponująca odległość, na pewno nie poprawi swojego rekordu życiowego, jeśli chodzi o długość skoku. Kilian Pajer to było tylko 186 metrów, no ale będą co najmniej dwa punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. O 4,3 punktu wyprzedza Japończyka. Miejsce 28. Po pierwszej części rywalizacji zajmuje jedyny przedstawiciel rodziny Prewców w dzisiejszych zawodach. Ostatnio Cenę startował w Planicy w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Był tam poza czołową dziesiątką. Peter Prewc cały czas szuka formy. No, może jej już nie znaleźć. Willingen będzie dla niego takim punktem odniesienia, czy zmieści się do reprezentacji na Mistrzostwa Świata. A teraz Domen Prewc już w powietrzu. Niespokojny lot, jak widzimy, koryguje w powietrzu, ale nieźle. Odległość poza ponad 200-metrowa, 194,5 metra w pierwszym skoku, teraz znacznie lepiej. Wiatry, spójrzmy, blisko 0,7 metra na sekundę w plecy, nie, 0,6 teraz jest korekta. Będzie miał dodanych ponad 10 punktów, no ale poprawił się znacznie odległościowo. 213 metrów, jest szansa
na przesunięcie się w górę klasyfikacji. Raz jeszcze oglądamy skok Domena Prewca. 19-latek z Krania. Oczywiście on jest nowym liderem. Już na belce startowej pojawił się Andrzej Laniszek. 200,5 metra w pierwszym skoku. Pół metra poza punktem K wylądował, który, przypomnijmy, ta czerwona linia oznacza tutaj 200 metr w Oberstdorfie. No i teraz także poza punktem K ląduje Słoweniec. To był niezły skok. Domen Prewcy 213. No, to nie było chyba aż tak daleko. Tak, 207,5. A zatem swojego młodszego kolegi z reprezentacji Laniszek nie powinien wyprzedzić. Wiatr słabszy, 0,2 metra na sekundę, mniej dodanych punktów. No i przegrywa z Prewcem. Łączna nota za dwa skoki o 12,3 punktu. Markus Eisenbichler, siódmy po pierwszym skoku, 224,5 metra, niewielka strata do podium. Na pewno o to podium dzisiaj jeszcze Niemiec powalczy. No i kolejny ze Słoweńców, tak to się ułożyło, że aż trzech znalazło się w trzeciej dziesiątce. Andrzej Semenicz. W pierwszym skoku o pół metra zabrakło mu do punktu K. Teraz w tych warunkach potrzebuje około 217, aby wyprzedzić Domena Prewca. No i chyba jest ta odległość. Złapał noszenie w końcowej fazie lotu. Wydaje się po jego reakcji, że mógł poszybować jeszcze dalej, że chyba za szybko podszedł do lądowania, a tam było jeszcze noszenie w końcowej fazie. I można było skoczyć dalej niż te 221,5 metra, jakie zmierzyli mu sędziowie. Andrzej Semenicz będzie więc na pewno nowym liderem. 221,5 metra. Jego rekord życiowy z Planicy to 238. Andreas Stirnen, zdobywca małej kryształowej kuli za zawody w lotach w poprzednim sezonie. Dzisiaj także poza dziesiątką. No i jest reakcja sędziów, bo Semenicz miał już mniejszy wiatr w plecy, tylko 0,2 metra na sekundę. A zatem istniała obawa, że kolejni zawodnicy, a przecież już tu szykuje się do swojego skoku Robert Johansson, mogą poszybować zbyt daleko. Rekord tego obiektu, przypomnijmy, przed skokiem Johanssona, bo on może tutaj się z nim uporać, to 238,5 metra Daniel Andry Tandy z ubiegłego roku z Mistrzostw Świata w lotach, które tutaj rozegrano. Jest już zielone światło dla Johanssona. No i ładny skok, daleki. No, do rekordu skoczni się nie zbliżył, ale Robert Johansson ma szansę objąć prowadzenie w konkursie. 197 metrów tylko w pierwszej próbie, teraz Norweg znacznie dalej, 213. No, do prowadzącego Semenicza sporo zabrakło, a wiatr mieli obaj porównywalny. Dzisiaj Johansson trzeci w kwalifikacjach, ale w konkursie nie było już tak dobrze. Choć jak widzimy po tym obniżeniu belki, dodatkowe jeszcze punkty, łącznie 12,7 wystarczyło to, aby wyprzedzić Semenicza z notą 382,8 punktu. Johansson nowym liderem, Andrzej Semenicz jest drugi, Domen Prewcy trzeci, Andrzej Laniszek czwarty, a zatem Norweg i trójka Słoweńców. A miejsce na belce zajął już jedyny Rosjanin w serii finałowej i w ogóle w tym konkursie, bo pozostała trójka odpadła w kwalifikacjach, Jewgenij Klimow. Chyba gdzieś tuż za punktem K wylądował Rosjanin. Powróciliśmy, przypomnę, do tej samej 22. platformy startowej, z której rozpoczęto ten konkurs. Z tego samego rozbiegu 203 metry w pierwszym skoku miał Klimow, teraz równo 200 metrów. A zatem równa forma Rosjanina, którego nie oglądaliśmy przed tygodniem w Sapporo. Trenował spokojnie przed dalszą częścią sezonu, nie chciał ryzykować zmiany strefy czasowej. No ale tak jak widzimy po tych dzisiejszych zawodach, tam większość skoczków zdecydowała się na wyjazd do Japonii. Ta dwukrotna zmiana strefy czasowej nie wpłynęła na ich dyspozycji. Czwarty na razie Klimow rozdziela Prewca i Laniszka. Kamil Stoch, lider po pierwszej serii konkursu, przypomnijmy, 10 punktów przewagi nad Piotrem Żyłą i 15 nad trzecim
Stefanem Kraftem, no ale te emocje czekają nas dopiero, kiedy będzie skakała ostatnia dziesiątka w tej serii finałowej. No a na razie jedna z rewelacji tych zawodów, Tomasz Wanczura, reprezentant Czech. No, skręciło go trochę w powietrzu, no i miał problemy. I nie powtórzył już tak znakomitego wyniku jak w pierwszej serii, kiedy wylądował na 204 metrze. To wprawdzie dość daleko od jego rekordu życiowego, który wynosi 225 z Planicy. No ale pozwoliło mu to awansować do serii finałowej, czyli zdobyć pierwsze w tym sezonie punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Teraz jednak tylko 179, najkrótszy skok w tej serii finałowej. I Tomasz Wanczura jest w tej chwili siódmy po 8 skaczących zawodnikach. Wyprzedza tylko Noriakiego Kasaki. Ryoyu Kobayashi, no już nie jest takim cyborgiem, nie jest już tym robotem, który skacze bez względu na warunki daleko, najdalej ze wszystkich. A tymczasem jest już zielone światło dla Simona Ammana. 207,5 w pierwszym skoku Szwajcara. No, zagrzewany dopingiem słyszeliśmy, ale ten doping mu nie pomógł. Wiatr 0,6 metra na sekundę wiejący z tyłu. Będzie miał dodanych ponad 10 punktów. No, ale zabrakło mu tutaj odległości, aby poprawić swoją lokatę, którą miał po pierwszej serii konkursu. 207,5 w pierwszej serii, a teraz zaledwie 174. Jeszcze 5 metrów krócej od Tomasza Wanczury, który skakał przed nim. Jakby chciał powiedzieć, no chyba zbyt pochopnie sędziowie obniżyli tą platformę startową. Simon Ammann na miejscu 9, a zatem ostatnim spada jeszcze za Japończyka Kasai. Stefan Laje w Pucharze Świata w tym sezonie wysoko na miejscu 6, z niewielką stratą do 5 Dawida Kubackiego, ale dzisiaj dużo dalej od Polaka. Otwiera 3. dziesiątkę wyników po pierwszej części konkursu. Jest już zielone światło, Niemiec już w powietrzu. Wysoko wyszedł z progu. No, złapał noszenie. No i ląduje chyba gdzieś tuż poza zieloną linią, a zatem ma szansę zostać nowym liderem. Pół metra na sekundę wiatr niekorzystny. Będzie miał dodanych niespełna 9 punktów. Raz jeszcze możemy sobie z tej kamery na linię podziwiać skok Niemca. 211 metrów. Poprawił się zatem znacznie w porównaniu do pierwszej serii. A przypomnijmy, że skacząc z tej samej 22. platformy startowej. No i jest nowym liderem. 386,1 punktu. O 3,3 wyprzedza Roberta Johansson. Werner Schuster, no w kuluarach dużo mówi się o jego odejściu z kadry Niemiec, spekuluje, kto będzie jego następcą. No, wśród kandydatów oczywiście tym takim dość naturalnym numerem jeden jest Stefan Horngacher, który był kiedyś asystentem Schustera w kadrze niemieckich skoków, który mieszka w Niemczech, któremu ta niemiecka kadra na pewno jest bliska, no ale Polacy, Adam Małysz, prezes Apoloniusz Steiner, będą starali się zrobić wszystko, aby Stefana Horngachera zatrzymać w Polsce. To wszystko jednak rozstrzygnie się dopiero po mistrzostwach świata w Zefeld, te przypomnijmy w drugiej połowie lutego. Tam konkursy na dużym obiekcie w Innsbrucku, na Bergizel, dobrze znanej skoczni z turnieju 4 skoczni, konkurs indywidualny i drużynowy. No a później w Zefeld, tam też skocznia taka dość nietypowa, o nietypowych parametrach mogą niektórzy mieć problemy. Skoczkowie nie rywalizują tam na co dzień w zawodach Pucharu Świata, tam tylko odbywają się konkursy w kombinacji norweskiej. No ale będzie parę dni spokojnego treningu, aby z tym obiektem się zapoznać. Oglądamy skok aktualnego lidera. Po skokach 10 zawodników w serii finałowej jest nim Niemiec Stefan Laje, którego właśnie oglądamy. 211 metrów w tej serii finałowej, w której najdalej jak na razie skoczył, ale z 24. platformy startowej 221,5 metra Słoweniec Andrzej Semenicz, który na razie jest na miejscu 3. No a tu widzimy rekord tego obiektu, ustanowiony w ubiegłym roku podczas Mistrzostw Świata w narciarskich lotach. Mistrzostwa zakończyły się zwycięstwem Daniela Andrytandy, no i właśnie podczas jednego z konkursów on ustanowił tutaj rekord obiektu i on też otwiera 2. dziesiątkę, bo dzisiaj tylko 201 i jest dopiero 20, no ale na pewno będzie starał się poprawić tę lokatę. Norweg już w powietrzu, niezła prędkość na progu przy tej platformie startowej. No, ładnie leci Norweg, ładnie i daleko i obejmie prowadzenie. O ile z tego pierwszego skoku na 201 metr nie był zadowolony, o tyle teraz widzieliśmy gest radości w wykonaniu Norwega. On dość długo nie startował, spokojny trening w Lillehammer. 223 metry.
a zatem poprawia jeszcze osiągnięcia Andrzej Semenicza. To najdłuższy skok w serii finałowej. Miał szczęście, można powiedzieć, do warunków, bo niespełna metr na sekundę wiatr z tyłu zawiewał podczas skoku Norwega. A zatem tych dodanych punktów za wiatr będzie miał niewiele, ale ma dodane 8,5 za belkę startową. No i łączna nota poniżej 400 punktów, ale wystarczająca, aby wyprzedzić Stefana Laję, aby zostać nowym liderem. Czy poprawi ktoś dzisiaj ten rekord pokazywany nam raz jeszcze przez realizatora? Zobaczymy. Na razie Junshiro Kobayashi, 205,5 metra i 19 lokata po pierwszej serii. Znacznie wolniejszy, jak widzimy, od Tandego na progu. Traci tutaj już tą prędkość, traci, ląduje poza punktem K. Chyba minimalnie nawet dalej niż w pierwszym swoim skoku. Podczas lądowania już niespełna 94 km na godzinę. No ale to też wskazuje na to, 208 to rezultat Japończyka. To wskazuje też na to, że jeśli chodzi o długość skoku na nartach, długość tego lotu, ograniczeniem nie są jakieś parametry zawodnika, parametry skoczka, ale parametry skoczni. Możliwości skoczków sięgają skoków znacznie dłuższych. Nawet pewnie można by skakać 300 metrów, gdyby tylko pojawiły się takie obiekty. Junshiro Kobayashi na razie na miejscu szóstym. Zresztą jak spojrzy się na historię rekordu długości skoku narciarskiego, no to te kolejne bariery 100, 150, 200, 250 metrów, ten okres między kolejnymi barierami jest coraz krótszy. Gdyby utrzymać ten postęp, to 300 metrów powinno paść w 2031 roku. Richard Freitag, brązowy medalista ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w lotach. Ładnie wyszedł Niemiec z progu, zagrzewany tutaj dopingiem tej 30-tysięcznej publiczności. Dobry skok, ponad 200-metrowy, ale nie na tyle daleki, aby wyprzedzić mistrza sprzed roku w lotach, Norwega Tandek. 2 metry dorzucił do swojego osiągnięcia z pierwszej serii Richard Freitag. 205,5 w tej drugiej próbie, noty od całej piątki sędziów po 18 punktów. Przypomnę, że na trzecim stanowisku polski sędzia Marek Pilch. Sędziują także sędziowie z Norwegii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Czech. Richard Freitag także spokojnie trenował, nie pojechał do Sapporo. No ale tu jak widzimy na razie siódmy, a zatem prawdopodobnie nie utrzyma swojego miejsca w drugiej dziesiątce tego pierwszego z trzech konkursów na, mówiąc żargonowo, mamuciej skoczni w Oberstdorfie. Anders Fanemel, 205,5 w swoim pierwszym skoku byłego rekordzisty świata. Już tak pasywnie w powietrzu, widać od razu, że Fanemel nie jest w optymalnej formie i nie wiem, czy to była dobra decyzja trenera, aby on szukał formy, próbował się przełamać właśnie tutaj na obiekcie mamucim, gdzie na tej skoczni do lotów, gdzie oczywiście te błędy się kumulują, nakładają, co zwykle jest bardzo frustrujące dla zawodnika. Wydaje się, że dużo lepszą decyzję podjął Stefan Horngacher, zostawiając w domu, zostawiając w Polsce Macieja Kota. Zakopiańczyk spokojnie może potrenować na mniejszym obiekcie w Szczyrku, na nieco większym w Wiśle, no aby powrócić do rywalizacji za tydzień na lubianej przez siebie skoczni w Lachti. 196,5 tylko Andersa Fanemela w serii finałowej i 10 jak na razie pozycja Norwega. Wskakuje przed Kiliana Pajera, a za Andrze Laniszka. Daniel André Tande cały czas prowadzi w serii finałowej najdalej. Poszybował Norweg na 223 metr. 22 platforma startowa w dalszym ciągu. I kolejnym oglądanym zawodnikiem jest reprezentant Austrii Filip Aschenbart. Też złapał trochę noszenia pod narty. Spokojny skok, zakończony poprawnym lądowaniem. W pierwszej serii 202,5. To wynik Aschenwalda. Teraz w tym drugim skoku wydaje się, że dalej. Tak jest, 209 metrów. A zatem dołożył jeszcze 6,5. Przy takiej samej długości najazdu. Tu widzimy niemal optymalny moment wyjścia z progu. 139 stopni. To taka dodatkowa nowinka techniczna wprowadzona podczas turnieju czterech skoczni. Przypomnijmy, że tu już w Oberstdorfie Niemcy nie mogli wystawić swojej grupy krajowej, tylko dwukrotnie w sezonie można wystawić tych dodatkowych 6 zawodników. No ale i tak 59 śmiałków, można powiedzieć, zjechało do Oberstdorfu i będzie szukało swojej szansy w kolejnych dniach. Filip Aschenwald na razie jest na miejscu trzecim.
Daniel Andrytandy prowadzi, Stefan Laje na miejscu drugim. Ta dwójka zanotuje znaczny awans po pierwszej serii, po drugiej w porównaniu do pierwszej, a teraz Andreas Stiernen. 204 metry tylko w pierwszej części rywalizacji. No i teraz będzie dalej, ale chyba nie na tyle, aby wyprzedzić swojego radaka prowadzącego tamtek. Teraz Stiernen. 205,5, a zatem tylko 1,5 metra dalej niż w pierwszym skoku. Znacznie lepiej mu dzisiaj szło w treningach i w kwalifikacjach, gdzie skoczył 214. Ale teraz ten wiatr w plecy, a Norwegowie przy tych tylnych wiatrach już nie radzą sobie tak dobrze. Piąte miejsce dopiero Stiernena, przegrywa więc nie tylko z Tandem, ale także z Lajem, Maschenwaldem i Johanssonem. No, zadowolony Daniel Andrytandy, przypomniał o sobie mistrz świata w lotach. A teraz Karl Geiger, 10. zawodnik Pucharu Świata. Niemiec nie jest jakimś wielkim lotnikiem, ale życiówka 243,5 metra z planicy naprawdę imponująca. O, też wysoko tutaj obrał tą parabolę lotu, ale ląduje przed zieloną linią, a zatem nic się nie zmieni. Mistrz świata w lotach będzie nadal lider. 209,5. W pierwszej serii teraz 1,5 metra krócej. Z 22 platformy skacze Karl Geiger. Dalej od Stiernena, powinien więc go wyprzedzić. Tak jest, jest na miejscu czwartym. Wyprzedza obu Norwegów i Stiernena i czwartego do tej pory Johansson. Tandela i Aschenwald, tu nic się nie zmienia. Daniel Andrytandy, 20 po pierwszej serii, jak na razie liderem po dwóch skokach. A skakało już w tej serii finałowej 17 zawodników. Numer 44 to Andreas Wellinger. Po pierwszym skoku Niemiec na miejscu 13. 209 metrów uzyskał mistrz olimpijski z Pyeongchang. 218 w tych warunkach potrzebuje, aby objąć prowadzenie. Ale nie ma tej odległości. Lekki zawód niemieckiej publiczności, która przyjechała tutaj na skocznię Heiniego Klopfera w Oberstdorfie. No, pięciokrotnie na tym obiekcie poprawiano rekord świata. Tym pierwszym rekordzistą był Willy Ganschnik w 1950 roku, a ostatnim Matti Nykänen. W 1984 skoczył tu 185 metrów. I teraz Andreas Wellinger, 210,5. Nota 385,9, o 0,2 punktu za Stefanem Laje, swoim rodakiem. Wellinger na miejscu trzecim, Tandem nadal liderem. No i teraz zobaczymy, co zrobi w tej serii finałowej, jak poradzi sobie Ryoyu Kobayashi. Żółty plastron lidera Pucharu Świata zobowiązuje. W tym sezonie jeszcze Kobayashi ani razu nie wypadł poza czołową dziesiątkę w zawodach Pucharu Świata. Czyżby dzisiaj był ten pierwszy raz? Jest sygnał od Hideharu Miyahiry. 217,5. Tyle trzeba skoczyć, aby objąć prowadzenie. Chyba minimalnie spóźnił na progu. Ale walczy teraz Ryoyu Kobayashi o odległość. Leci, leci, ale nie doleciał do tej zielonej linii. Ten błąd na progu jednak nie pozwoli mu tutaj na wyprzedzenie Norwegii. Widzieliśmy, że stosunkowo niewiele tracił z tej prędkości początkowej, a zatem to świadczy właśnie o tym, jak dobrze w locie układa swoją sylwetkę Ryoyu Kobayashi. Niemniej no, ten minimalny błąd na progu spowodował, że wylądował tylko na 210 metrze. Tamtego nie wyprzedzi, ale ma szansę objąć w tym momencie drugie miejsce po dwóch skokach. Raz jeszcze oglądamy skok 22-latka z Sapporo. Rewelacyjny sezon, 9 wygranych w zawodach Pucharu Świata, no ale ten licznik jak na razie na tej dziewiątce się zatrzymał. Jest czwarty, a zatem przegrywa nie tylko z Tandem, ale także z Lajem i z Wellingerem. A sędziowie jakoś już konsekwentnie od dłuższego czasu nisko oceniają styl skoku Kobayashiego. Kamil Stoch, Johan Andre Forfang obok, Forfang jest czwarty po pierwszej serii, a 11 Roman Kołdelka ma już zielone światło i okazję, aby powalczyć o jak najwyższą lokatę. 214,5 czeka w pierwszej próbie. Teraz wystarczy mu mniej, aby objąć prowadzenie. Leci ładnie, ale niestety krótko.
uporał się tylko z pierwszą czerwoną linią, czyli z punktem K, ale do tej zielonej, która przybliżyła się aż na 209 metr, nie doskoczył Czech. 201 to jego rezultat przy wietrze niesprzyjającym 0,4 metra na sekundę w plecy, 6,4 punktu dodany za wiatr, 8,5 za belkę startową. Widzimy, że większość zawodników zbliża się do tych optymalnych 140 stopni podczas wyjścia z progu. A zatem na skoczniach Mamuci, gdzie ta prędkość na progu jest większa, o dziwo, bardziej, łatwiej zawodnikom wychodzi się z progu. Trzecie miejsce dla Kołdelki, wyprzedza Wellingera i Kobayashiego, a zatem Ryoyu Kobayashi, wszystko na to wskazuje, dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie będzie poza dziesiątką, a zatem mają szansę w punktacji Pucharu Świata znów zbliżyć się do niego i Stefan Kraft i Kamil Stoch. Polak traci do Austriaka 37 punktów na półmetku dzisiejszego konkursu, wyprzedza go o 40, a zatem miałby szansę, gdyby tak się skończyło, być znów wiceliderem Pucharu Świata. Aktualna klasyfikacja. Daniel Andretande awansował z 20 miejsca na pierwszy, czyli w najgorszym razie na 11. Spory awans Norwega. Stefan Laje jest drugi. Roman Kołdelka trzeci. No i na ostatnich miejscach, tak jak widzieliśmy, Kasai Amman, dwójka najstarszych uczestników tych zawodów. A my raz jeszcze możemy podziwiać najlepszy, najdłuższy skok serii finałowej. Oddał go Norwek Daniel Andretande, który wylądował na 223 metrze. Mistrz świata w narciarskich lotach sprzed roku na tym samym obiekcie. A do tytułu, do złotego medalu wystarczyły mu wówczas skoki na odległość 212, 227 i 200 metrów. Wyprzedził Kamila Stocha i Richarda Freitaga. Stefan Kraft był wówczas tuż za podium. Wcześniej ustanowił rekord tego obiektu tandy 238,5 metra. Dzisiaj najbliżej tego osiągnięcia w pierwszej serii Piotr Żyła, który skoczył 236 po skoku Piotrka Rozbiego Bniżono i trzech ostatnich w serii pierwszej skakało już z 20 platformy startowej. Pozostajemy przy 22 platformie. Najlepsza dziesiątka na półmetku tego konkursu rozpoczyna skoki Halvor Egner Granerud z Norwegii. No, widzimy, 203 metry wystarczyłoby Norwegowi, aby objąć prowadzenie. Czy będzie ta odległość? Granerud jest w bardzo dobrej formie, no i ląduje gdzieś tam właśnie w okolicach tego 203 metra. Musimy więc poczekać na pomiar siły wiatru. 0,5 metra na sekundę w plecy, odległość 206,5, a zatem, no, jeśli wierzyć w te przeliczniki komputerowe, powinien on być teraz nowym liderem. Ta czołowa dziesiątka miała dość znaczną przewagę nad 11 w klasyfikacji zawodnikiem Kołdelką. Stąd te niższe wymagania, aby objąć prowadzenie, i wystarczy. Wystarczyło. Granerud jest nowym liderem, ale nota jeszcze poniżej 400 punktów. O 4,3 wyprzedza swojego kolegę Daniela Andretandego. Będzie zmiana, ale cały czas Norwek będzie prowadził w tych zawodach. Daniel Huber. Drugi, jeśli chodzi dzisiaj o kolejność w zespole austriackim. 221 metrów w pierwszym skoku. Bardzo dobry skok reprezentanta Austrii. Jego rekord życiowy z Planicy to 231 metrów. 103 km na godzinę. Teraz pomału wytraca tę prędkość. Szuka tutaj optymalnej sylwetki. No i też ląduje w okolicach zielonej linii. I tutaj niuanse będą decydować. Niewiele stracił. Niespełna 6 km na godzinę z tej prędkości początkowej, którą miał na progu, a zatem dobrą sylwetkę w locie obrał Daniel Huber. No i to pewnie dzisiaj stanowiło o jego sukcesie, bo będzie miał miejsce w czołowej dziesiątce tych zawodów, co na pewno jest dla niego sporym osiągnięciem. Jak na razie w tym sezonie Daniel Huber na miejscu trzecim w Engelbergu. To największy sukces w jego karierze. No, ale był też szósty, przypomnijmy, niedawno na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Na razie jest drugi za Granerudem. Minimalnie o 0,1 punktu przegrywa Daniel Huber z Norwegii. No, ale teraz emocje rosną, bo za chwilę zobaczymy czwórkę biało-czerwonych na 8 miejscu po pierwszej serii. Z rekordem życiowym 223 metry jest Jakub Wolny. No i teraz trzymajmy kciuki, aby utrzymał tą lokatę w czołowej dziesiątce. 205,5, aby zostać liderem. Jest zielone światło. Jakub Wolny wychodzi już z progu. Dynamicznie, chyba dobrze trafił w próg. Ładnie, spokojnie, nie, krótko. Niestety nic z tego nie będzie.
Być może też ta presja związana z oczekiwaniami, z tą lokatą w pierwszej dziesiątce sparaliżowała trochę jego poczynania. Wydawało się, że na progu było nieźle, ale chyba jednak spóźnił. Teraz widać to dopiero na tym zwolnieniu i zaledwie 180,5 metra. Lądowanie też niepewne. Noty, jak widzimy, od razu po 16 punktów. Nawet tutaj 15 od jednego z sędziów. No i Polak jest dopiero 18. Nie tylko nie będzie miejsca w pierwszej dziesiątce, ale nawet w drugiej wypada aż do trzeciej dziesiątki. Szkoda. No niemniej brawa za ten rekord życiowy, za postawę w dzisiejszym konkursie. Będzie miał okazję poprawić się jeszcze w sobotę i w niedzielę. A teraz powiewają niemieckie flagi, bo za chwilę Niemiec Markus Eisenbichler. 224,5 metra w pierwszym skoku i siódma pozycja na półmetku tego konkursu. Markus Eisenbichler, przypomnijmy, rekordzista Niemiec w długości skoku. 248 metrów uzyskał w Planicy dwa lata temu. Dzisiaj w jednym z treningów 231,5. I już Niemiec w powietrzu, dobra prędkość na progu. No, chyba czuje ten doping publiczności. Tak, to był wspaniały skok. Markus Eisenbichler odskoczy tutaj teraz reszcie stawki na wiele punktów. Brawa. Cieszą się niemieccy kibice. 222,5. Pół metra krócej od Tandego, no ale miał nad Norwegiem ogromną przewagę po pierwszym skoku. Także i nad prowadzącym aktualnie Granerudem, od którego skoczył o 16 metrów dalej, więc tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że oglądaliśmy nowego lidera. Noty za styl 2,19, 3 razy 18,5. Minimalnie tylko zachwiane lądowanie, no i ta radość Markusa Eisenbichlera, który od początku tego roku jest w dobrej formie, a właściwie jeszcze nawet i pod koniec ubiegłego, kiedy dwukrotnie na drugim miejscu kończył zawody podczas turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie i w Garmisch. Jest oczywiście liderem, 423,3 punktu. I dopiero jest pierwszym zawodnikiem, który przekroczył notę za dwa skoki, przekroczył 400 punktów. Zmienia Graneruda w miejscu dla lidera, no a my czekamy, bo za chwilę Timi Zajc, rewelacyjny 18-latek ze Słowenii w pierwszej serii 220, wcześniej w kwalifikacjach rekord życiowy 222,5. Przed tygodniem pierwszy w karierze podium w zawodach Pucharu Świata, na Okurajamie był drugi, no a zatem cały czas w znakomitej formie ten młody Słoweniec. Dziewiąty zawodnik Pucharu Świata w tym sezonie, najwyżej sklasyfikowany ze Słoweńców. Jest już zielone światło i już Zajc w powietrzu. O, także słychać doping publiczności i to był świetny skok. Złapał w końcowej fazie jeszcze dodatkowe noszenie, tak jakby ten wiatr, który wiał w plecy, ucichł. I to pozwoliło mu tutaj jeszcze odlecieć. Brawa zatem dla Timiego Zajca. No i jest nowa życiówka, nowy rekord tego sympatycznego młodego skoczka. 233,5 metra. No to jest aż 11 metrów dalej od dotychczasowego lidera Markusa Eisenbichlera. A zatem Timi Zajc będzie nowym liderem. Tutaj odjęli sędziowie za to lądowanie. Punkty po 16,5 dała czwórka, jeden nawet 17. No ale oczywiście takie są przepisy. Ten styl podczas lądowania jest oceniany. Wymagany jest telemark. A tutaj trochę wystraszył się tej odległości Timi Zajc. No i lądował już bez telemarku, byle bezpiecznie, byle bez upadku, bez podpórki. No i ta sztuka mu się udała, bo te metry, które uzyskał, no pozwolą mu dzisiaj zająć wysokie miejsce. A czy to będzie miejsce na podium? On miał niewielką stratę do podium, zaledwie 3,4 punktu do Stefana Krafta. Zatem teraz spokojnie z tej pozycji lidera po dwóch skokach będzie obserwował, co zrobią kolejni zawodnicy. A tym pierwszym jest Polak, Dawid Kubacki. Świetny pierwszy skok, 221,5 metra. Potrzebuje teraz 4 metry dalej, aby wyprzedzić Zajca. Ładnie wyszedł z progu, leci Kubacki, oby jak najdalej, jeszcze, ach, minimalnie tutaj chyba zabrakło. Liderem nie będzie, ale Eisenbichlera powinien wyprzedzić. Eisenbichler, przypomnijmy, aktualnie drugi. Timi Zajc, rewelacyjny Słoweniec, 233,5 metra, rekord życiowy. Dawid Kubacki, 218, a zatem na pewno z Zajcem nie wygra. A czy pokona Eisenbichlera? No tam także miał nad nim niewielką przewagę, zaledwie 2 punkty po pierwszym skoku. Wiatr 0,6 metra na sekundę, niekorzystny dzisiaj wiatr miał podczas wszystkich swoich skoków Dawid Kubacki. Będzie miał dodanych ponad 10 punktów plus punkty za belkę. No i jest drugi, 424,8.
a zatem 1,5 punktu przed Eisenbichlerem. No, do Zajca traci 5,3, ale to nie jest istotne. Będzie dzisiaj Dawid Kubacki w czołowej szóstce tych zawodów. Czwarty po pierwszym skoku, Johan André Forfang, zwycięzca kwalifikacji. 222,5 w pierwszym skoku, a teraz jest zielone światło i potrzebuje niespełna 220, aby wyprzedzić Zajca. Czy będzie Norwek w stanie uporać się z tą odległością? Szeroko tutaj rozłożył narty i chyba troszkę za szeroko. To nie była taka sylwetka, która pozwoliłaby mu wykorzystać tę prędkość, którą miał na progu. No i w efekcie ląduje gdzieś w okolicach punktu K, w okolicach czerwonej linii, a to oznacza, że nie doleciał dzisiaj ani do podium, ani prawdopodobnie do czołowej dziesiątki tych zawodów. Widzieliśmy, spóźnił jednak na progu swój skok Johan André Forfang, a zatem będzie na pewno za Zajcem, za Kubackim i za Eisenbichlerem. Lądował jeszcze telemarkiem, do końca walczył o te punkty za styl, których sędziowie dali mu po 18. Trzech sędziów, dwóch 17,5, to najwyższa, najniższa jest odrzucana. Tak, za Eisenbichlerem, a przed Granerudem na miejscu czwartym w tej chwili Forfang. No i pozostała nam już tylko trójka, najlepsza trójka po pierwszej części konkursu. Czy Timi Zajc po raz drugi w karierze stanie na podium? Czy będzie na nim dwójka Polaków? Ale wcześniej Stefan Kraft, który będzie chciał po tym skoku zachować szansę na czwarte z rzędu zwycięstwo w pucharowych zawodach. Są rodzice, czekają na skok, 219 metrów, widzimy wiatry z tyłu, no ale nie może czekać Borek Sedlak, zapala zielone światło i Stefan Kraft rozpoczyna najazd. 217,5, 218, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić rewelacyjnego Timiego Zajca. Niezła prędkość na progu, no i teraz leci Stefan Kraft, ale krótko! A zatem nie będzie czwartego z rzędu zwycięstwa sympatycznego, niespełna 26-letniego skoczka z Austrii. Stefana Krafta najprawdopodobniej zabraknie dzisiaj w ogóle na podium, tylko 202 metry. A zatem 3,5 metra dalej od Forfanga, który w tej chwili jest na miejscu czwartym. Powinien więc wyprzedzić Norwega, ale stracić sporo do Zajca, Kubackiego i Eisenbichlera. Czekamy na potwierdzenie. Tak, Stefan Kraft jest czwarty, a pozostała nam na rozbiegu jeszcze dwójka. No, dwójka Polaków, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Timi Zajc już na pewno na podium. Drugie podium w karierze 18-latka. Werner Schuster tutaj analizuje wiatr, ale już nie ma swoich podopiecznych w konkursie. Ma ich tylko Stefan Horngacher. Piotr Żyła najdalej w serii pierwszej, 236 metrów. No wiatr niestety w plecy. No ale to powoduje, że 215 wystarczy mu, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Timiego Zajca. No i oby Piotr poleciał tak daleko. Już Wiślanin w powietrzu. Drobne korekty w locie. No i popatrzmy, gdzie wyląduje. No gdzieś w okolicach zielonej linii, a zatem tu niuanse będą decydować. Nie był to tak odległy skok jak ten w pierwszej serii, no po której tutaj z zachwytu bardzo się cieszyliśmy. A teraz tylko 207,5. No, to chyba za mało, aby wyprzedzić Timiego Zajca. Dawid Kubacki jest na razie drugi, Markus Eisenbichler trzeci. Czekamy, jak tam z wiatrem. No, sporo tego wiatru w plecy. 0,8 miał Piotrek. No i w efekcie jest czwarty. 421,8 punktu. O 1,5 punktu za Eisenbichlerem. Nie będzie więc kolejnego podium dla Piotrka Żyły. No, a czy będzie wygrana, czy będzie na miejsce na podium dla Kamila Stocha? Na pewno już na podium dzisiaj Dawid Kubacki. A teraz czekamy już tylko na skok Kamila. Dwukrotny zdobywca Pucharu Świata. Nie ma jeszcze w dorobku małej kryształowej kuli za wygraną na skoczniach do lotów. Może więc w tym sezonie. No ale na razie trzeba powalczyć o wygraną w Oberstdorfie. Jest już zielone światło i drugi skok Kamila. Polak w powietrzu. Nieźle to wyglądało na progu. No i teraz spokojnie szuka tego wiatru pod narty. Szuka noszenia. Niestety nie było. Wiatr był w plecy, no i wszystko na to wskazuje, że z pierwszego w karierze zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata i to w swoim debiucie na skoczni do lotów cieszył się będzie Timi Zajc. Kamil Stoch, czy utrzyma miejsce na podium? 197 metrów, za mało. 0,9 metra na sekundę w plecy. Dodane prawie 16 punktów za wiatr, 8,5 za obniżony rozbieg. No ale na co to wszystko się złoży? Czy będzie dzisiaj chociaż trzeci, żeby było to kolejne podium w karierze Kamila? Do tej pory 63 razy stawał na pucharowym podium.
Czy będzie dzisiaj to 64? Stefan Horngacher załamany. Tak, ten wiatr był za mocny. Na tej skoczni te silniejsze podmuchy nie pozwalają odlecieć. No i jest piąty. Nie będzie dzisiaj podium dla Kamila Stocha, ale jest podium dla Dawida Kubackiego. Mieliśmy po pierwszej części konkursu dwóch Polaków na podium. Rozmawialiśmy tutaj w przerwie, że może doskoczy do nich Kubacki, że będzie na koniec trójka Polaków, że będą takie małe mistrzostwa Polski w lotach narciarskich. No i Kubacki doskoczył, ale niestety z tego podium spadli Stoch i Żyła. A z wygranej, z pierwszej w karierze wygranej w zawodach Pucharu Świata cieszy się 18-latek ze Słowenii. Ten skoczek z Ljubna, Timi Zajc. Przed tygodniem drugi na Okurajamie w Sapporo, a teraz w swoim debiucie na skoczni Mamuciej od razu sięga po wygraną. Zaczął pierwszy skok na tym obiekcie, 217 metrów. Później poprawił rekord na 220,5, no a w serii finałowej znokautował tutaj wszystkich, skacząc najdalej 233,5 metra. Dawid Kubacki na miejscu drugim, Markus Eisenbichler dzisiaj na najniższym stopniu podium. No a za podium niestety tuż dwójka kolejnych Polaków, na czwartym miejscu Piotr Żyła i na piątym Kamil Stoch. Stefan Kraft będzie szósty, wyprzedził go dzisiaj Kamil Stoch. A zatem odrobi do niego w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata, ale tylko 5 punktów. A zatem nic się nie zmieni. Liderem pozostanie oczywiście Ryoyu Kobayashi, który dzisiaj spisał się słabo. Po raz pierwszy w tym sezonie wypadł z czołowej dziesiątki w klasyfikacji z pucharowych zawodów. Daniel Andretande, jak widzimy, zamyka tą czołową dziesiątkę, w której znalazło się 3 biało-czerwonych i 3 Norwegów oraz 2 skoczków austriackich, 1 Niemiec i 1 Słoweniec, ale ten jeden jedyny Słoweniec na najwyższym pierwszym miejscu. Ryoyu Kobayashi dzisiaj dopiero 14. Norwegowie, którzy liczyli tutaj na Roberta Johanssona i Andreasa Stirnena, trochę zawiedzeni, bo ta dwójka dopiero pod koniec drugiej dziesiątki na miejscu 17 i 18. No a ten czwarty z Polaków, który przebrnął przez kwalifikacje, który był 8 po pierwszej części rywalizacji, Jakub Wolny, trochę zepsuł drugi skok i ostatecznie ukończył rywalizację na miejscu 25. Nie wygrał Kamil Stoch, poza podium Piotr Żyła, ale cieszymy się, że dzisiaj podczas dekoracji zaprezentuje nam się jeszcze Dawid Kubacki. Na tą dekorację oczywiście powrócimy po krótkiej przerwie. Sponsorem transmisji był Apart, dystrybutor szwajcarskich zegarków Bergstern. Na program zaprosił sponsor, firma Hyundai, producent Hyundai'a Tucson. Dopóki serce dla drużyny bije nie tylko na trybunach, szczęśliwe koszulki mają moc wygrywania. Nigdy nie odpuszczacie. Wspieracie jeden klub przez całe życie. Nieważne, czy gra o puchar, czy o honor. Wierzycie do ostatniej minuty. Dlatego wspieramy dla Was polski sport. STS. Wspieramy polski sport. Jak sobota, to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu kabanosy klasyczne Peacock 30% taniej, 6,99 za 400 gramów. Pepsi, Mirinda lub 7-Up 30% taniej, 1,25 zł za puszkę przy zakupie 24 puszek. I winogrona czerwone 40% taniej, 7,79 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Odkryj w sobie lato z Coca-Cola Lime i Coca-Cola Cherry. Każdy mężczyzna doznaje czasem porażki. Żeby osiągnąć sukces, trzeba trenować ciężej i stać się silniejszym. Gillette Mach 3 z ostrzami mocniejszymi niż stal, które cały czas robią swoje. Mężczyzna na nowo, każdego dnia. Największa oferta ogłoszeń tylko w Telegazecie. Twój stary samochód znalazł już nabywcę? Twój nowy samochód czeka już na ciebie. Autogiełda, strona numer 500.
Jeszcze dziś w Jedynce. O 20.35 teleturniej The Wall. Wygraj marzenia. O 21.30 kolejny odcinek serialu Wiktoria. A następnie sprawa dopingu wielokrotnego zwycięzcy Tour de France Lance'a Armstronga w filmie Strategia Mistrza. Sponsorem programu jest Apart, dystrybutor szwajcarskich zegarków Bergstern. Na program zaprasza sponsor, firma Hyundai, producent Hyundai'a Tucson. Polskie podium, 17. indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, 16. miejsce na podium Polaka, to jest znakomity sezon. Tym razem Dawid Kubacki, drugi dzisiaj w Oberstdorfie, w studiu niezmiennie Apoloniusz Steiner, Piotr Majchrzak i Mateusz Leleń. No i cóż za przewrotność, panowie. Mamy polskie podium, cieszymy się, gratulujemy oczywiście Dawidowi Kubackiemu, dziękujemy. Ale jednak i trochę nosów na kwintę, bo kiedy się ma Kamila Stocha prowadzącego po pierwszej serii, Piotra Żyłę drugiego, no to właściwie mam mieszane uczucia i tak trzeba do tego podejść. Apoloniusz Steiner się śmieje, ale żal nam niezwykle Kamila. Tak, tak. Tutaj też analiza trenerska pokaże, czy tam wszystko było w porządku na progu skoczni. Wygląda, że tak, ale zauważyliśmy już tam w końcówce, że się wzmógł ten silny, ten wiatr z tyłu, prawda, który na ogół spycha zawodników w dół, w kierunku ze skoku, no i ma strategiczne znaczenie przy oddawaniu długich skoków. Jednak tam w strefie wcześniejszej było wyraźnie widać, że te ruchy powietrza z tyłu były znacznie słabsze i w związku z tym to umożliwiało osiągnięcie dłuższych odległości. Generalnie trzeba się cieszyć z tego konkursu. Mamy zawodnika na drugim miejscu, na czwartym, na piątym, czyli absolutnie znowu ścisła czołówka. Ten konkurs przeszedł już do historii, ale przed nami jeszcze jutro i pojutrze konkursy. I myślę, że apetyty zawodników naszych wzrosną po tym konkursie.